co mnie tutaj dzisiaj urzekło, to to właśnie, że na przykład Strzelce Krajeńskie przygotowały w mojej ocenie taki pionierski projekt dotyczący uruchomienia farmy fotowoltaicznej. Jeżeli chodzi o samorząd, to była jedna z pierwszych inwestycji na pewno w Lubuskiem i w kraju także. To jest odważne przedsięwzięcie. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci lubuskich miast bardzo szanują każdy grosz publiczny i starają się tam, gdzie tylko można, tak rewitalizować, tak zmieniać rzeczywistość, żeby jak najwięcej pieniędzy w budżetach pozostawało na inne sprawy. I chwała im za to, a ten konkurs jest po to, żeby te wspaniałe inicjatywy pokazać, zainspirować innych, ale także docenić tych ludzi, którzy często ukrywają się gdzieś w pokojach, w których pracują na co dzień, ich nie widać. I to jest także ich święto. W gminie Krosno-Odrzańskie staramy się dogonić te szybciej rozwijające się samorządy, które mają chociażby większy udział w podatku PIT. My musimy nadrabiać to funduszami europejskimi, które pozyskujemy dosyć sprawnie, bo okazuje się, że w różnego rodzaju zestawieniach i rankingach, chociażby takie jak robi wspólnota, czyli porównuje wszystkie samorządy w całej Polsce, my w województwie lubuskim zwykle jesteśmy albo blisko podium, albo na podium. To daje mi, czy pozwala mi wyciągnąć wniosek, że faktycznie zespół, z którym współpracuję, to sprawni urzędnicy, którzy posiedli wiedzę na temat tego, jak pozyskać środki skutecznie. W tym miejscu należą się wielkie podziękowania dla tej rzeszy osób, które przygotowują projekty, bo to jest naprawdę wielka sztuka, żeby napisać dobry projekt. Oczywiście najpierw go trzeba wymyślić. Ci, którzy mają takie innowacyjne, dobre pomysły, zasługują też na pochwałę. I później realizacja wydaje się wtedy najprostszą rzeczą, prawda? Ale też duże podziękowania dla tych, którzy te projekty oceniają, którzy muszą przepuścić przez tę machinę urzędniczą europejską wszystkie te projekty. Współpraca, dobra wymiana doświadczeń pokazuje, że Gorzów, ale całe województwo lubuskie jest dobrze przygotowane na to, żeby sięgać po kolejne środki z nowej perspektywy unijnej. Wnioski, które składamy, tak naprawdę wynika jak gdyby z konsultacji i rozmów, które toczymy z mieszkańcami i realizujemy zapotrzebowania właśnie naszych mieszkańców. Oczywiście też szukamy oszczędności poprzez termomodernizację, wykonanie instalacji fotowoltaicznych czy budowę pomp ciepła ograniczających jak gdyby wydatki konieczne do bieżącego funkcjonowania szkół, przedszkoli, ale tak naprawdę to też i przecież miękkie projekty, które dały nam możliwość w tej perspektywie zintegrowania środowisk seniora, ale i młodzieży. Te wszystkie zadania powodują, że w Międzyrzeczu zauważalne są bardzo kolejne kroki i postęp, który nastąpił dzięki też środkom unijnym i regionalnemu programowi operacyjnemu. Bardzo się cieszę. Nagroda jest nie tyle kwestią jak gdyby wyróżnienia, ale i zobowiązania, że w następnych latach na pewno nie odstąpimy. Będziemy dążyć do tego, aby tego typu projekty i kapituła, która rozstrzyga konkurs, miała jak największy problem co do wyłonienia zwycięzcy. Także dziękuję serdecznie. Mamy świetny zespół pracujący w szpitalu, dlatego że taki projekt to nie polega na tym, że ktoś go wymyśla i ktoś go realizuje, tylko od pomysłu do realizacji jest cała masa ciężkiej pracy i my mamy tych ludzi, którzy ciężko pracują. Za to dzisiaj chcę podziękować całemu zespołowi szpitala, bo to i część medyczna, i część administracyjna, i część techniczna. Także to jest dobra praca, ale to jest też taki moment, kiedy trzeba podziękować Zarządowi Województwa Lubuskiego za dobre projekty, ale też dyrektor pani Sylwii Pędzińskiej, całemu zespołowi, bo oni mieli też dużo pracy i dzisiaj widać tego efekty. Trzeci projekt może niewidoczny, ale dla nas piekielnie ważny, ponieważ nominacja dotyczyła odnawialnych źródeł energii i wykonanie dzisiaj farmy fotowoltaicznej wraz z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej to dla nas w niedalekiej przyszłości pieniądze do budżetu samorządowego. Inwestycja, która nas kosztowała około 2 milionów złotych, spłaci nam się w ciągu 4-5 lat, a potem będziemy odcinać kupony i dzięki tym pieniądzom remontować drogi, chodniki, budować kanalizacje czy wodociągi. Dlatego ważne, aby te pieniądze wykorzystywać nie tylko tu i teraz, ale również stwarzać sobie możliwość generowania ewentualnych zysków
niedalekiej przyszłości. Ten projekt miał za zadanie i jego celem było przede wszystkim połączenie potencjału trzech szkół, uzyskanie synergii, która by pozwalała na to, żeby kształcić tak uczniów, żeby ich kompetencje odpowiadały kompetencjom i umiejętnościom, które są potrzebne dla lokalnego rynku pracy. Ten cały park maszynowy został też utworzony w uzgodnieniu z pracodawcami. To pracodawcy nam powiedzieli, na jakich maszynach pracują i jakie umiejętności są im niezbędne do tego, żeby przyszły pracownik mógł wejść do pracodawcy i żeby ten kapitał ludzki był taki, jak przedsiębiorcy potrzebują.